Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku. Mam dla was świetną informację. Netflix wreszcie uzupełnia swoją kolekcję sezonów LEGO Ninjago. Koniecznie oglądajcie do końca. Tradycyjnie zachęcam was do zostawienia subskrypcji. Dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych widzów, więc jeśli chcecie, aby wasz kanał pojawił się w trakcie odcinka, to zostawcie subika. Zanim przejdziemy do Netflixa, to warto wam przedstawić ostatnie ninjowe figureczki, które już wcześniej mogliście zobaczyć na mojej społeczności. Przed wami Lloyd z 14 sezonu. Dodam, że nie jest to pełna wersja tej figurki, ale już nawet bez tego naramiennika czy też innych dodatków wygląda świetnie. Druga figurka również przedstawia Lloyda, tylko w takim świątecznym wydaniu. Zdjęcie pochodzi ze specjalnego świątecznego katalogu LEGO. Wraz z pojawieniem się pierwszych fotek tej figurki mogliśmy zobaczyć mnóstwo komentarzy, w których podkreśla się nadzieję na adwentowy kalendarz LEGO Ninjago. Moim skromnym zdaniem raczej nie jest to zapowiedź wspomnianego kalendarza, ponieważ dostalibyśmy już dawno jakieś konkretniejsze informacje. Zresztą firma LEGO w wypadku kalendarzy idzie wydeptaną ścieżką City, Star Wars oraz LEGO Friends. W dniu wczorajszym mieliśmy czwartą rocznicę od wypuszczenia fenomenalnego Day of Departed. Dla przypomnienia, podczas święta umarłych ninja pędzą do muzeum, by obejrzeć specjalną wystawę zrobioną na tę okazję. Oglądając ją, Cole słyszy głos Younga, który mówi mu, by do niego przyszedł. Ninja Ziemi nagle widzi zmianę, jakby przyjaciele nagle o nim zapomnieli. Ciąg dalszy należy do was. Blisko 5 miesięcy temu nagrałem dla was materiał, czy to koniec LEGO Ninjago na Cartoon Network i możemy zaobserwować pierwszy poważny krok w tę stronę. Wreszcie, od 1 listopada, czyli najbliższej niedzieli, platforma Netflix uzupełni zbiory sezonów LEGO Ninjago. Niestety nie jestem w stanie precyzyjnie wam podać, ile sezonów zostanie dodanych, ale myślę, że jak najwięcej. Za granicą to w zasadzie raczej będą mieli wszystkie. Jak to rzutuje na dalszą emisję na antenie Cartoon Network? Na razie spokojnie, nic się nie dzieje w tej kwestii. Przygody naszych ninja w dalszym ciągu można obserwować na antenie Cartoon Network. Lecz ja wychodzę z założenia, że niedługo może się to zmienić. W szczególności za granicą, gdzie nastroje są bojowo nastawione. Cudzysłowem. Uważam, że ten Netflix to fajna sprawa, zwłaszcza w dobie internetu. Pewnie spora część z was ma właśnie dostęp do Netflixa, niż do takiego Cartoon Network. Można jeszcze sobie zawsze obejrzeć 11 sezonów na HBO. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co bardziej wolicie. Cartoon Network, czy też może Netflix. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!